Cześć, witajcie na kolejnej mojej wyprawie wędkarskiej. No dzisiaj uczę się operować bolonką. No jestem na rzece Odrze, naprzeciwko miejscowości Zabornia, koło Głogowa. Także parę kilometrów od Głogowa. To jest prosty odcinek rzeki, bez główek, o dosyć szybkim nurcie. Oczywiście będzie przepływanka, jak to na metodzie bolonskiej, z tym, że spławik mam dość lekki, jak na tą metodę, jak na ten rund nurt, bo tylko 4 gramy, ale myślę, że jak rybki będą brały, to damy radę. Wstępnie już zanęciłem 12 kul, 1 do 3 zanęta z gliną, trochę kukurydzy, trochę robaków białych do zanęty i oczywiście będę łowił na białego robaka. Także zapraszam na film, mam nadzieję, że coś się będzie działo. Nieduży klęcik. Śrubka, niezbyt duża, ale jest pan kąt. Już długo nic się nie działo. Troszeczkę mocniej podnęciłem, 6 kul wrzuciłem. Tu pojawił się pan krąb, mam nadzieję, że to nie tylko on. Mały klenik się zameldował w międzyczasie. Ludzie. Bolenie mi tu zadymy zrobiły. Jak mają mi te ryby brać? Jak tu drapieżnik siedzi. No, mamy coś. Niedużego. Znów malutki klenik.
przydałyby się te większe. Takie 40 plus. Rybka. Coś fajniejszego, pewnie kleń. I pan leszcz się trafił. Nieduży, ale zawsze coś. Oczywiście śluz. Bo z tego tani już. Znów coś jest. Tym razem maleństwo się sam odczepił. Rybka. Coś takiego fajniejszego. Leszczyk. Wlazły mi leszczyki.
siedzi rybka. Pleniu. Ale na żarty zanęty, nie wiem czy widzicie. O. I jeszcze przy brzegu kiełbik wziął. Jak odczepiała. Jest rybka. Ewidentnie mam za słabo doklejoną zanętę i rybki najczęściej mi biorą w rozmyciu, ale nie przejmuję się tym, bo po prostu mam bolonkę, więc puszczam trochę dalej i tyle. Gorzej by było, jakbym miał teczkę, no to wtedy byłby problem. To maleństwo. Ja już skończyłem łowienie, także czas pokazać mój połów dzisiejszy. Ogólnie z ilości rybek jestem zadowolony. Z jakości, po prostu liczyłem, że będzie więcej. Zobaczcie, liczyłem, że będzie więcej, ale dobre i tyle. Oczywiście wracają do wody.
No niestety samą końcóweczkę muszę dograć telefonem, bo skończyła się karta pamięci. I cóż powiem, no jestem ogólnie zadowolony. Ilość rybek mnie zadowala. Jak na pierwsze łowienie bolonką, mi się wydaje, że bardzo dobrze. Trudność mi sprawiało prowadzenie, bo wybrałem sobie dość szybki odcinek w miejscowości między Borkiem a Kluczami. To jest odcinek prostki, taki dosyć szybki. Dość równe dno jest, więc woda szybko płynie. I co? Wybrałem sobie miejsce oczywiście z dużą ilością zaczepów. Będę musiał sobie na przyszłość poszukać troszeczkę lepszego miejsca, bardziej łatwego technicznie. I co? Nieprzyzwyczajony jestem. Ręka boli jak cholera. Ta bolonka jest dość ciężka, więc no, nieprzyzwyczajony jestem. Ze spinningiem jak chodzę, to spinningi mam bardzo delikatne, bardzo lekkie, więc no, taka bolonka 7-metrowa trochę zajmuje wagi, trochę waży. No ale co, szkoda, że kleni nie połowiłem większych, 1,40 tylko, no troszeczkę za mało, liczyłem na więcej. Żałuję też, że żadnego jazia nie złowiłem. No ale cóż, co jest, to jest. I trzeba się cieszyć z tego, co się udało złowić. Ja przynajmniej się cieszę, zadowolony jestem. Także pierwsze koty za płoty z bolonką. Oczywiście będę próbował jeszcze. Także do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem, co będę łowił, ale coś zawsze znajdzie się. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.